Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie pełna profeska. Oczywiście przedstawianie się tu Playhouse. Widzieliście to? Małego wnętrza Playhouse, niegroźnego. Just kidding. A jak widzicie, właśnie sobie poradziliśmy, raczej ja sobie poradziłam, z towarzyszami podróży. By the way, nie mogliśmy wejść tam, bo trzeba wejść oknem. Haha. Genialne, prawda? Oczywiście o tym zapomniałam. No więc tak, jak widzicie, znajdujemy się w średniowiecznej Rosji. No dobra. Nie będziemy sobie tak sztuką żartować, bo to poważna sprawa jest, nie? Metro 2033, moi drodzy. Po raz... siódme? Siódme! Tak. Warto tutaj wskoczyć. O, pamiętam. No, wskocz tam, proszę. Nie. Artek, nie denerwuj mnie. No kurde. Ziom. No. No, granaty, które... Aha, to są takie granaty, które się przyklejają. Okej. Co? Nie mam apteczki? Przecież znalazłam. Poszukują. O, tak. Pamiętam doskonale ten moment. If you know what I mean. Tak. Miało być profesjonalnie, już mówię. Ja nazywam się Johnny, to jest Playhouse Johnego. A to Metro 2033. Nie wiem, kiedy zmienię w tej maski, nie wiem, sprawę. He! Wypad! On wcale nie wypadnie. To jest najgorsze. Okej, okay, ja nie będę z nim teraz walczyć. Ja przynajmniej nie mam takiego planu. Myśl, Johnny, jak to było? Tutaj. Aha, tutaj nas nie zostanie. I właśnie. Tutaj go. miałam okazję rozwalić, jak gram pierwszy raz. Taka ze mnie ambitna bestia. No i pokażę wam jeszcze raz. Chodź tutaj, śmierdzielu. Już tam wróciłeś? Chodź tutaj, chodź, chodź. Pokaż się, widzom. No chodź, no chodź. Tak, jesteś grzeczny, tak? Nie, dobre. Dla ludzi, którzy widzą metro po raz pierwszy. Cicho tam! Ja to tłumaczę. Dźwięk, który tam słyszycie, takie pykanie, to jest promieniowanie. Więc może on niedługo wstanie, jo. Ale ja jestem świetną poetką. Jestem poetą. Cofamy się, bo on teraz tutaj przyjdzie. Spokojnie, na luzie. Cik! Cik! Teraz to po pleckach się nauczy. Pamiętam, że się jakoś właziło po tych gruzach. A, nie z tej strony chyba wlazłam. Dobry moment. Psik. Psik. No się nie wróci, spokojnie. Taki ze mnie cheater. O kurde! I na górę, szybko. Dobra. Udało nam się go ominąć.
bez większych problemów, teraz trzeba wyjść na pułapki. A ja to jestem dość kiepska. Właśnie. Nawet nie wiecie, co się działo, jak grałam w Soul The Game. Piłę. Czekolwiek one były tam dość... wyraźne! Damn! Nie ma co czekać, naprawdę, nie ma co czekać. No to sobie poleci, teraz odleci, psik. Czy ja naprawdę muszę się wracać do wszystkiego? Po wszystko? No, pewnie, że tak. Niedobry! Jak tylko na te belki wejdę? Nie? Nie rusza się? What the fuck? Już nie jestem smaczna. Hala. Dobra. Fryzyk, fizyk. Ziomy. Nie ma czasu. Na strach. Kurde. Przepraszam. Ale uwierzcie mi, on potrafi wejść do tego pomieszczenia za nami. Psik! Możesz sobie daruje... Nie, no nie mogę sobie darować tej amunicji. Sorry. Super F. Bullet Storm się kłania. A! Przyleci do nas. Psik! No bo chyba z synom. O shit, wrócił się po nas. Spoko. Never mind. Never mind. Yeah! Fuck yeah. Tam coś było. Nie przeszukałam wszystkiego. Jeśli myślicie, że... A nie, dobra. Nie będę wam spoilować. Teoretycznie nie powinno tutaj być różnych mutantów, prawda? Bo są pułapki i tak dalej, nie? Teoretycznie. No jak wiadomo, teoria nijak nie ma się do praktyki. Zauważyliście, że wymieniałam filtry dwa razy, nie? A zeszło mi już 11. Coś tam, coś tam. Coś tam, moi drodzy. Dobra, będę uważać te pułapki. Postaram się... Też mówię, no... Kurde, każdy je widzi, a ja po prostu je... się nie wpierniczam, jak ta... pipa. Co by się w sumie zgadzało? Ech, jakie to jest promieniowanie. No, no wiem. Pułapki pułapkami, ale oczywiście się nie da wszystkiego załatwić, moi drodzy. Nie da się. Ale czemu ciągle powtarzam moi drodzy? Dobra. Czemu nie mogę wziąć tego filtru? Mnie to denerwuje. No leży po prostu jak W, a ja nie mogę go wziąć. Bo nie. Aha, muszę tamten przejść. O. A to by się nie zgadzało z moją pamięcią. Mhm. Sprawdzam ile się amunicji. O, to co to? Niedługo powinniśmy się spotkać z tym Downem ruskim. Z Bourbonem. Ała, ściepię. Bardziej niż zdawać do pewności.
Wierzcie mi, ja żyję jeszcze, czy żyję. Przeżyłam starcie z tą chmarą tylko i wyłącznie dlatego, że grałam w to wcześniej. Tylko i po prostu jebane wyłącznie. Bo wiedziałam, co mnie czeka, nie? Bourbon! Chodź tu, suko. Ogólnie, jeśli się zastanawiacie, no to jesteś szmato. Jeśli się zastanawiacie, to tak, maska może tak zaparować, że nie będziecie nic widzieć. I to jest po prostu zajebiste. Ty mnie napugał, parę. Kto sprawił? Ja, честно говоря, думал, że ty już żmur. Mhm. Bez przesady. Jakieś 4 razy? Почти пришли, еще один двор остался. Oczywiście nie mutanty mnie zabiły, no bo po co? Przecież nie byłabym sobą, jakby wszystko szło idealnie z planem gry, nie? Przecież to ludzie musieli mnie zabić, zajebać, a raczej chłopcy. Nikogo nie ma! A, ja wiem, ale wy nie wiecie. Gdzie ty? Bitches? Gdzie bitches? Widzieliście checkpoint, nie? Ja się tu schowam, a to by będzie chyba błąd, teraz pamiętam. Schowaj się tak, żeby cię było widać. No dawaj. Bourbon, nie czekaj. No słyszę, no i co z tego? Chlapałam, oś, jebana szmata. Nawet kurde nie pamiętam, jak się waliło z korbu. Uwaga! Ha! Cały magazynek z jednego, spoko. Cicho! Bourbon! What the fuck? Oh shit. Nie mam apteczki. Tarararara. Teraz umrę. Nie, no, dobra. It's not funny! Na główkę. My wracaliśmy do domu. Super. Timer padł. Cóż. Jesteście skazani na mnie na wieczność. Stacja pod kontrolem bratwy, no nieprawidłnie. Jeśli my nie znajdziemy moich koryszy, lepsze, co my możemy, to szybciej odsюда świecić. Nie wiem, jak ja to przeżyłam. Dobrą sprawę. A, nie mam całą maskę. A to jest ja ważne. Trzeba prosto... Czort, ja nie pralizaję. Ładno, ty tu obaż. Za grube. Zdjęliśmy plecak, by the way. No, nosi plecak. Tam. Стоять! Кто такой? А ну-ка, посвятите мне тут... Jesteśmy superbohaterem! Właśnie się chowamy! Yeah! Это же наш челнок Бурбон! Да ты базарить научился! Молодца! Давай, мне к пахану нужно, у меня к нему дело! Хозяин? Ну, конечно! Хозяину так хозяину! Ой! Куда тебе к нему хозяину? Бачла! Ладно, хорош.
а то придется его тащить. Пошли! Закончим позже! Двигай, двигай! No to mamy przejebane. Ale nie bójcie się. Nie zabył. Что nie ma apteczek. Nie widać. Ага. W sumie... Nie patrz, nie wydawam kasy na tą pompkę, którą teraz mam. Da nie, to nie chrena, tylko krysy. Ладно, тогда снялись. Trudno się mówi. I tak jeszcze mam trochę w sumie... ammo. Ten, jaki kurde wypasion. Teraz... Tego czego byście się nie spodziewali. Kompletnie. Nie pamiętam jak oni się... Nie, to miało być. Być Polakiem. Damn. Nieprawda! Jestem ninją! No mówię, że nieprawda, no kurde! No okej, okay, nie udało się. Drugie podejście... będzie... w następnym odcinku, bo podejrzewam, że tego nie przeżyję. Zwłaszcza z taką zajebistą ilością apteczek. Chyba, że coś znajdziemy. To granat. To nie jest to, czego szukałam. No nie, żadnych apteczek, po prostu żadnych. A, taki ze mnie. Skrytobójce. No to cwaniaku. Nie wiem, co gorsze, potwory? Czy ludzie? Ale ludzie także są potworami. I'm out. O, ale oni nie. Dobra, dość tego. Myślę dlatego, że to po... A, shotgunem możemy... Błagam, no! Kurde, kompletnie. O, shit. Czemu oni biegają? Nie sądzę, żeby coś mu to zrobiło. Pieprzone animacje. Czemu ja nie mam takich fajnych animacji, żeby mi darowały jakieś strzały we mnie? Ach, po co mi w ogóle maskę? Fucking Orient. Oni biegają, Johnny, oni biegają. Nie to co ty. Nie zatrzymuj się, bo w ruchomy to ciężej trafić się. Moja motka. Sprawdźmy. Czyżby to było słynne AK?
niezawodne. Oszałamiającą po prostu ilością amunicji. Dobrze, że wszystko się świeci. Wyciągniemy amunicję z tego i z tego też. Bo ogólnie wolę chodzić po ciemku, aczkolwiek bardzo chętnie bym włączyła magazyn. No, co dalej stanie się ze mną na tej stacji pełną bandytów? Dowiecie się nowym. W jutrzejszym, dokładnie mówiąc, spotkaniu ze mną, kiedy wejdziecie do Playhouse. Także trzymajcie się zdrowo w tych nieprzychylnych czasach przedwiośnia, o, bezszelestne, jak zwykle. A ja dziękuję wam za spędzone minuty i zobaczymy się w kolejnym odcinku Metera 2033 w Playhouse z Johnem. Trzymajcie, cześć!